Ja myślę, że Samsung powinien potraktować to jako feature, tylko dodać jeszcze kilka różnych opcji, na przykład taki o zapachu smażonego bekonu, jajecznicy na cebulce, albo nie wiem, albo fiołków na przykład dla pań, tak? Nie Albo no, innych frezji. to się może przydać. Jesteś na randce z dziewczyną, a tu żona dzwoni i telefon ci świeci na czerwono, no to już wiesz, co robić. Chyba się trochę zirytowałem, powiem szczerze, bo ileż można przeżywać kolejne premiery z klonami? Uwziąłem się w tym tygodniu i tak naprawdę wyszukałem wszystkie telefony, które no, miały swoich Pierwowzory miały. miały swoje pierwowzory, tak już. Atak klonów po prostu Tak, nastąpił. zacznijmy co prawda od takich, które sprzętowo są w jakiś sposób związane z tym, co już było, natomiast design Honor zmienił. No tak. Honor wypuścił dwie maszyny takie dosyć mocne, bo wypuścił Honora Magic 6 Ultimate i Honora Magic 6 RSR, smartfonu tematycznego, który nawiązuje Okay. designem do trochę innej branży, do branży Moto. Tak, Porsche design, no ładny. To trzeba przyznać, że design okej, okay, jak najbardziej. Tak, to znaczy to jest jak zwykle dyskusyjne, bo można rzeczywiście, może się podobać troszeczkę mniej. Ten Porsche przynajmniej wygląda jakby rzeczywiście był, bo poza napisami, no w jakiś sposób rzeczywiście nawiązuje. Może gdyby napisów nie było, to bym się nie zorientował, że nawiązuje do No na Porsche. pewno nie. Ty się lepiej na tym znasz. No ty wiesz, szczerze, niekoniecznie. No poza tym cały czas zastanawiam się, i to nie jest oczywiście przytyk wyłącznie do Honora, bo kilka innych marek robi podobne rzeczy, ale czy posiadając Porsche, ja bym się zdecydował na zakup smartfonu marki Honor, czy podobnej, no bo powiedzmy IQ robi tam a la BMW. Mieliśmy też Lamborghini, bodajże Odoppo, kiedyś tam, o ile pamiętam. Adaś, ty chyba nie szanujesz kierowców mających drogie samochody. Ja myślę, że Wiesz bywają tam co, nie również szanuję, kierowcy, ale znam. Mają iPhony. którzy są. Tak, ale to w jakiś sposób świadczy o światopoglądzie. Nie będę używał innych wartości, bo nie chcę nikogo obrażać. Natomiast myślę, że. Albo po prostu mocnej osobowości, tak? Bo co prawda iPhone jest bardzo popularny, ale jeżeli się uważa samodzielnie, że to jest najlepszy smartfon na świecie, to rzeczywiście mając drogi samochód można mieć takiego smartfona. Ja nie uważam, żeby iPhony były najlepszymi No smartfonami na nie, świecie. oczywiście, że nie są. Natomiast te Honory z kolei są całkiem fajne, zarówno jeżeli chodzi o specyfikacje, jak i chodzi o możliwości. Tutaj znajdziemy podobny zestaw aparatów, jaki już widzieliśmy w tej serii, w tych górnych granicach jakby serii. Także zdjęcia będą robiły bardzo fajne, bo tam głównym aparatem jest 50, co prawda, ale jest 200 Samsunga z obiektywem tele. Jest 50 do zdjęć szerokokątnych i 50 do zdjęć portretowych z przodu. Także wygląda to całkiem fajnie. Ultimate ma 512 w pamięci plus 16 GB RAM-u. Natomiast ten RSR, ten już przeznaczony dla kierowców specyficznej marki, ma 1 tera i 24 GB RAM-u. Przepraszam bardzo, ale jaki iPhone zaoferuje coś takiego? No sorry wielkie. No. To Oczywiście, bez że nie względu na markę. zaoferuje. No, mówię o samej specyfikacji. No kurczę, no. No tak, i Jaki iPhone wyświetlacze da też coś są takiego? fajne, no. Wyświetlacze też 6 są super, no. 6,8 cala, bateryjka w 5600 mAh. Tutaj może nie jest genialnie, mogłoby być No troszeczkę jest. lepiej. I Snapdragon w 8 generacji trzeciej. Wydaje mi się, że to są fajne. O ładowaniu nie wspomniałem. Ładowanie 80-watowe oczywiście i 66 W bezprzewodowe. No kurczę, ja przepraszam bardzo, ale No, przy całym szacunku do użytkowników iPhone'ów, sorry, ale ja rozumiem, że może być to dedykowane dla użytkowników drogich marek samochodów, ponieważ te smartfony są potwornie drogie.
Ja wiem, czy bardzo. No nie są bardzo drogie, bo tam mamy okolice 1000-1400 dolarów, więc umówmy się, że ta cena nie jest potwornie zaporowa. No. Czy nie wiem, dla zwykłego użytkownika na polskim Nie, rynku no to to. jest cena potwornie A nie, no zaporowa. No to chyba, że się ma proszę. Porsche, no to wtedy rzeczywiście nie jest. Mówimy o posiadaczach Porsche. No oni raczej do ubogich ludzi nie należą, ani nawet do średnio zarabiających. Także, tylko mówię, no chodzi, nie chodzi tak bardziej, wiesz, o. No podejście pewnej grupy ludzi do urządzeń, no bo myślę, że przy pewnym stopniu zamożności już naprawdę ci wisi, jakiego telefonu używasz, ale nie spojrzysz w stronę, powiedzmy, marek takich popularnych, nazwijmy to, a no Honor jest marką jednak popularną, no jakby nie było, tak? Znaczy, ja mam taką nadzieję, że ludzie, którzy używają iPhone'ów, rzeczywiście Wie. robią to, bo są przekonani do tych smartfonów na przykład, tak? Albo Wiesz co, ja bym użył słowa Jacek przyzwyczajeni, wiesz? Chyba bardziej przyzwyczajenie. No, pasuje. może przyzwyczajenie. No ale dobra, jedźmy dalej, bo dzisiaj mamy sporo do omówienia, jak No wiem. to, no to jak jedziemy dalej, to mamy atak klonów, O. seria nowa, trzy nowe smartfony, nowa 12i. Więc nowa 12i wyszła w styczniu jako Huawei Enjoy 70 Pro. Tak jest z nową 12i. Także nie jest to taki zupełnie nowy smartfon. Ona debiutowała w tej chwili na rynku globalnym, natomiast tamto oczywiście była premiera chińska i te smartfony rzeczywiście różni. Natomiast tak poza tym specyfikacja jest identyczna. My o Enjoyu mówiliśmy już, ale jako że w Europie się nazywa nowa 12i, to ja jeszcze może tylko wspomnę. Bateryjka Proszę standard bardzo. 5000, IPS-owy wyświetlacz 6,7, Full HD, 90 Hz odświeżanie ekranu. 128 megabajtów, jeżeli chodzi o pamięć użytkownika, 8 Giga. jeżeli chodzi o RAM, 108 aparat główny, plus dwójka, plus ósemka z przodu. I to w zasadzie No, tyle. 40-watowe ładowanie jeszcze dorzućmy do komputera. No, to jest rzeczywiście Nie najgorsze. coś sympatycznego. I Snapdragon 680, także to sytuuje go momentalnie jakby na właściwej półce. I pokazuje, że tak, dostaliśmy to, co Chińczycy w zasadzie powinniśmy się cieszyć, bo często nie dostajemy tego, co dostają Chińczycy. Drugim smartfonem z serii jest nowa 12S. No i nowa 12S też nie jest nowym smartfonem, ponieważ w kwietniu zeszłego roku ona wyszła jako nowa 11. I najlepsze jest to, że tam też nie ma różnic. Nowa 12S, z tego co Nie ma tak na szybko system. poszukałem, debiutowała w Meksyku, w Portugalii, w kilku innych jeszcze dziwnych krajach. Także może po prostu nie tam, gdzie nowa 11 na przykład debiutowała w kwietniu No. zeszłego roku. W każdym razie jest to smartfon z zeszłego roku, z kwietnia, także prawie rok mu za moment cyknie. Ale czy to jest smartfon zły? No, nie, no nie jest to smartfon zły. No ma Snapdragona 778G, ma Androida najnowszego 14, co się im chwali, że 13 No w system pakowaniu. zmienili, nie? Tak, no bateria jest kiepska, bo 4500, taka jaka była, taka została i to jest na Ale dzisiaj trochę mało. Nie wiem, dlaczego pożałowali. 56 watów za to. Tak, także ładowanie też jest okej. Ładowarkę oczywiście dodają. Jest OLEDowy wyświetlacz, który jest też bardzo miłą rzeczą zawsze, bez względu na to, czy telefon ma rok, czy troszeczkę mniej. Full HD pracujący przy 120 Hz. Pamięć całkiem, to jest takie minimum na średniej półce, 256,8 GB RAM-u. Znaczy, przepraszam, to jest takie minimum, z którego ja się cieszę po prostu, tak? Bo są producenci, którzy sytuują na średniej półce również smartfony, które tej pamięci mają na przykład 128,4. To nie jest średnia półka, nie, ale są tacy, którzy tak reklamują smartfony z taką pamięcią. Aparaty fotograficzne 50 plus 8 z tyłu, szeroki kąt oczywiście i 60 megapikseli, tak nietypowo dosyć. Nie wiem, co to jest za matryca z przodu do zdjęć, do selfików, tak? Smartfon nie brzydki, o ile komuś nowy design, nowych pasuje, to tutaj znajdzie trzy oczka umieszczone w pionowej linii z tyłu. Jedno Z jeszcze. przodu z kolei mamy jedno oczko, jak wiadomo, to jest w ekranie dziureczka, także jest ok. Wygląda niebrzydko, ale to mówię, to jest kwestia gustu, czy to się komuś podoba, czy nie.
Design jest rzeczywiście specyficzny, przynajmniej tej tylnej wyspy aparatów fotograficznych. Natomiast rzucik na obudowie jest owszem ładny, on występuje w białym i niebieskim kolorze, jest taki marmurkowy troszeczkę. I trzeci klon to jest Nova 12 SE. I Nova 12 SE, moi drodzy, najstarsza tego rodzaju konstrukcja ukazała się w październiku 2023 i to była Huawei Nova 10 SE. Zmienili design, a aparaty fotograficzne z tyłu wyglądają inaczej troszeczkę. Rozumiecie, tutaj Nova 12, tutaj Nova 10. Jeszcze przez 11 przeskoczyli, bo 11 też ma bardzo podobną specyfikację. I podobny do 12 design, natomiast 10 ma trochę inny design, ale specyfikacja jest niemal identyczna. Aparat fotograficzny z przodu jest inny, bo tutaj jest 32 megapiksele, tam było 16 megapikseli. Także no, jest jakiś upgrade sprzętowy po prostu tutaj. No, można się upierać, że to nie jest klon. Na moje to jest klon. No, powiedzmy. Ale mówię, wygląda też inaczej. To znaczy inaczej jest rzeczywiście zaprojektowany tył. Inaczej wygląda w wyspa tylnych aparatów fotograficznych. Specyfikacja jest w zasadzie identyczna poza tym przednim aparatem fotograficznym. A w specyfikacji jest też Snapdragon 680, czyli no cóż, no nic genialnego. Jest OLED-owy wyświetlacz, to jest miłe. Full HD 90 Hz. Pamięć też jest ok, bo 256 plus 8 i aparaty fotograficzne 108 megapikseli, dzielone chyba tam na 4. 8 szerokokątna, 2 do makro i 32 megapiksele również z przodu. Tutaj no, to ładowanie jest sympatyczne, bo tam jest, nie pamiętam, 66 watów chyba. Tak mi się zdaje. Cen na razie nie znamy. Podobno mają być ogłaszane zależnie od rynku, jak będzie telefon wchodził. No to pewnie jak będą w Polsce, to wam o nich powiemy osobno. No i tutaj też design was nie zaskoczy. Prawdopodobnie dwie duże wysepki aparatów fotograficznych z tyłu. Na jednej główny aparat to 108 megapiksele, na drugiej są dwa dodatkowe aparaty. Ta ósemka szerokokątna i dwójka, no wygląda estetycznie, no nie poraża, powiem szczerze, designem ta nowa, ale jest chyba jak najbardziej okej. Okay. Te wyspy są dosyć wysokie, także tutaj nie ma się coś spodziewać, że to będzie bardzo cieniutki smartfon. Oni podają co prawda 8 mm, ale to 8 mm to jest w najcieńszym miejscu, z wyspami tak, będzie troszeczkę więcej. Tak jest. Tak, ja tutaj w międzyczasie chciałem podziękować za kawy oglądaczom z TikToka, tak jak FIFA Rafa zauważył, kawy nigdy dosyć, także bardzo dziękujemy za wsparcie. Tak, kawa zawsze na propsie, bardzo, bardzo dziękujemy. Jako kolejny, o którym powiemy coś, ja bym proponował smartfonik Realme Narzo 70 Pro 5G. I to już jest coś prawie, że zupełnie nowego, bo przynajmniej pod względem designu. Znaczy, dobrze powiedziałeś prawie. No prawie, mówię prawie, bo pod względem designu rzeczywiście jest taki powiew, lekki powiew świeżości, bo telefon dostał rameczkę, która mnie osobiście skojarzyła się od razu z miejsca z serią Realme 12, natomiast tył ozdobiony jeszcze takim uśmiechem, jakby takim półkolem. Tył jest dwutonowy, góra jest bardziej taka połyskliwa, dół jest matowy, taki oszaleniony. Dwa kolory do wyboru, taka fajna ciemna zieleń i coś chyba złotego bym powiedział, a skromnego. Natomiast konstrukcyjnie, no to już rzeczywiście mamy to, co dobrze znamy. Typowy ekran AMOLED, 6,67 cala Full HD ze 120 Hz odświeżaniem jasnością do 2000 nitów. Typowo bardzo 16-megowy aparat do selfie. Z tyłu równie zabawnie, bo 50-ka główna, ale za to z optyczną stabilizacją. Do tego 8-meczka i 2 do makro. Głośniki stereo, jest mini jack. Bateria, zgadliście, 5000 z 67-watowym ładowaniem, czyli też całkiem nie głupio. No i w roli procesora Dimensity 7050, 8 giga RAM-u i 128 albo 256 flesza.
Na razie to się pojawiło w Indiach, no bo też trzeba pamiętać, że Narzo jest w sumie serią specyficzną dla Indii i tam to kosztuje 960 albo 1055 zł, tylko no pamiętajcie, że to jest cena przeliczana z rupii żywcem, więc wiadomo, że u nas by było na pewno drożej. No ale u nas mamy podobne telefony, więc chyba nikt nie płacze za tym Narzo. Pozwólcie, że może jednak dowalę. Narzo 70 Pro 5G nie jest nową konstrukcją, ponieważ dopiero co również w Indiach debiutowało Realme 12 Plus 5G. Realme 12 Plus 5G ma pamięć 256 plus 12 RAM-u, giga oczywiście. Natomiast Narzo 70 Pro 5G to jest taka troszeczkę tańsza wersja, bo tam wpakowali mniej pamięci, ale jest co prawda 128 albo 256 pamięci dla użytkownika, no tak, ale RAM jest tylko 8 giga. Także no, to też nie jest nowa konstrukcja. Starane jest, obudowę zmienili. Znaczy ja się troszeczkę dziwię, powiem szczerze, że oba smartfony zadebiutowały w Indiach, ale najwyraźniej jest rynek na klony, w związku z tym jakieś tam klony. Tak u nas no, jest. Może ktoś lubi Narzo mieć. No. No, jeżeli ktoś chce, może to jest prestiżowa marka w Indiach na przykład, któż to wie. Ale jeszcze jest kolejne Realme. Tak, jeszcze jest kolejne Realme, Realme 12X, tak? No. I Realme 12X zadebiutowało w Chinach. Realme 12X to jest prawie że Realme 12 5G. Tylko są pewne różnice. Jeżeli spojrzycie na design, jest niemal identyczne. Natomiast producent podaje w tych krajach różne wielkości wyświetlacza, bo w przypadku 12X podaje 6,72, a w przypadku 12 5G podaje 6,67. Ja się zastanawiam, czy to nie jest jednak kwestia mimo wszystko podawania w zależności od tego, który rozmiar się podaje. Bo tak. Wiecie, że można dwie przekątne podać, tak? Albo przekątną, która czyni kwadrat albo tą z zaokrąglonymi rogami. W związku z tym to jest prawdopodobnie to samo. Ale jest więcej różnic tym razem. Dlatego, że aparat główny fotograficzny w tym nowym to jest 108 megapikseli, natomiast w Realme 12 5G było 50 megapikseli jako główny. No i jest różnica z pamięciami również, bo ten starszy debiutujący w Indiach miał 256 albo 512 plus 12 giga RAM-u. Natomiast ten ma 128 plus 6, tak biednie troszeczkę. Chyba, że kolejne wersje się pojawią, bo to jest też możliwe, to jest smartfon na Chiny w tej chwili. Naklonują i będzie niecałe 800 wychodzi na nasze za ten telefon. IPS-owy wyświetlacz jest, no tak, no można się było spodziewać, a jednak jestem troszeczkę zdziwiony. Full HD wyświetlacz pracujący przy 120 Hz, także mimo wszystko powinno nie być najgorzej, z kolorami może będzie troszeczkę gorzej. Tak jak mówiłem, 50 megapikseli, jest tam jeszcze dwójka i ósemka z przodu do selfików. Ładowanie nie pamiętam, powiem szczerze, jakie jest. Jakieś. A, bo oni nie podali, bo ten smartfon tak jest połowicznie w tej chwili wypuszczony przez nich, dlatego że część danych jest, a części jeszcze nie ma, w związku z tym rzeczywiście nie podali wartości szybkiego ładowania. Tak to. No ale Xiaomi mamy. I tutaj się nie bardzo mam do czego przyczepić, bo ja powiem szczerze, że nie znalazłem żadnego poprzednika. O którym takie... Xiaomi mówisz? No Xiaomi Civi 4 Pro. A, o Civi, no i tak i nie, no bo poprzednikiem było poprzednie Civi, ale w tym roku jest zaskoczenie, bo nie ma Civi podstawowego. Zawsze seria Civi nazywa się Xiaomi Civi coś tam, numerek. A teraz mamy Pro. I co tu się zadziało ciekawego? Bardzo się zastanawiam, co tu się zadziało, bo no, specyfikacja oczywiście jest na poziomie, nie można powiedzieć, żeby nie. Wręcz bym powiedział, że jest atrakcyjna. Design też, ale Civi zawsze miało speckę na poziomie i atrakcyjny design. Więc skąd się wzięło Pro? No może będzie jeszcze podstawka, diabli wiedzą. W każdym razie, jak przystało na Civi design, no mamy dwie jakby wersje wykończenia obudowy, bo mamy wersję taką, nazwijmy to, klasyczną, różowo-zielono-czarną, po prostu no, ładną, dwutonowy tył i tyle okrągła oprawka aparatu, ale mamy też wersję taką, oni to jakoś nazwali limitowaną, w każdym razie jest to wersja, która ma tył częściowo czarny, połyskujący, a częściowo w sztucznej skórce białej, różowej albo turkusowej.
Natomiast technicznie one się nie różnią, wyjąwszy to, że ta wersja, powiedzmy, limitowana jest tylko w topowym tierze pamięci 16512, natomiast kosztuje już podobnie jak smartfon standardowy, czyli pewnie po prostu jak komuś się podoba, to se kupi. W środku nowy Snapdragon 8S generacji trzeciej, pamięci 5X i UFS 4.0. Ten Snapdragon to jest w zasadzie stary Snapdragon, tak, tylko mu go troszeczkę obcięli, tak? Ale nowy, to, no. Stary, to, to jest nowy, stary, troszkę mu obcięli i taktowanie, tak, i troszkę w bebechach pogrzebali, że był tańszy po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie tak, jak mówisz. Ekran też fajny, bo 6,55 cala, zagięte boczki, oczywiście OLED-owy, 120 Hz, 3000 nitów jasności szczytowej, Gorilla Glass Victus 2 na wierzchu, 12-bitowe kolory, och, ach. I w ekranie pastylkowe duże wycięcie, bo są dwa aparaty do selfie. 2x32, jeden normalny, jakby kogoś interesowało pole widzenia 78 stopni, a drugi jest szerokokątny, który ma z kolei 100 stopni pola widzenia. Z tym też nie biednie, bo jest główny aparat, ten Light Hunter 800, ale no to jest, wiadomo, że to jest nowa nazwa znanej już matrycy, 50, 1,55 cala, z optyczną stabilizacją, fajną przysłoną 1,63, oczywiście Leica, tak, wiadomo, ta, filtry i te inne sprawy. Do tego jest też portretowy tele, też 50 i też z nie najgorszą przysłoną 1,98 bodajże, z tym, że to nie jest takie bardzo duże tele, to jest dwójeczka bodajże, taka, no do portretów, i szerokokątny po macoszemu 12 mega, 2,2 i 120 stopniowe pole widzenia. Bateria 4700, tu mogłoby być lepiej, ale 67-watowe ładowanie za to. No, głośniki stereo, jest pilot i jest oczywiście HyperOS, czyli ten nowy system Xiaomi, który wygląda zupełnie jak stary i działa jak stary, powiem szczerze. Przynajmniej 14. To ma być ładny, tak. Trudno powiedzieć, że designerski, ale taki robiący fame smartfon. On jest reklamowany bardzo mocno w Chinach przez aktorów chińskich, przez jednego pana i przez jedną panią. Sorry, nie znam, wybaczcie, w związku z tym. Natomiast jest reklamowany rzeczywiście wśród młodzieży jako smartfon taki, który jest smartfonem modowym. No. Przyda blasku każdej osobie, która go nosi. Niech przydaje. Ta smartfonik jest niezły, jedyna pretensja, jaką ja mam, bo jeżeli chodzi o design, jest ok, nie będę się czepiał. Jeżeli chodzi o sprzętowo, jest jak najbardziej ok. Dwie rzeczy, do których można by było, to bateryjka 4700 zamiast troszeczkę większej, ale chcieli uzyskać cienkiego smartfona najwyraźniej, albo akurat takie baterie były na składzie. No i brak ładowania bezprzewodowego mogłoby się pojawić, powiem szczerze, w serii CV i nie byłoby to ze szkodą dla marki. No nie byłoby. Mamy, wiesz co, pytanie szybkie z TikToka, co sądzimy o Redmi Note 13 Pro 5G? A cóż. Powiem szczerze, że nie mam zdania. Telefon poprawny, ja bym to tak powiedział i w zasadzie chyba to wyczerpuje temat. Nie miałem go dłużej, więc też no nie chcę kategoryzować. Na pewno dobrze rokuje procesor. Aparaty też są nie najgorsze. No myślę, że okej, ja próbuję podejrzeć, ile on u nas kosztuje, bo nie pamiętam, powiem szczerze. A to w sumie chyba wszystko kwestia ceny. No. Ja sobie tak myślę, że bez względu, jaki to jest fonik, to naprawdę nie warto słuchać dwóch starych ramoli, czy na TikToku, czy na YouTubie. Warto po pierwsze sobie poczytać opinie tych, którzy tego smartfona mają, tylko trzeba przy tym mieć takie sitko w głowie, odsiewające zarówno reklamy, jak i czarny PR, i skupić się na tych opiniach, które rzeczywiście coś sensownego mówią o smartfonie. Na faktach tak naprawdę, bo o tym, jak on się sprawuje użytkownikom. I to jest jakby warunek sine qua non, żeby w ogóle po smartfona sięgać. A jak już się te opinie spodobają ci, no to wtedy warto przejść się do sklepu, wziąć go do ręki, zobaczyć, jak funkcjonuje. Sprawdzić. Jeżeli wcześniej miałeś Xiaomi, to nie zdziwisz się na pewno, bo to będzie natomiast miły powrót do tego samego, tego samego rodzaju czyszczenie, jeżeli chcesz czyścić tego samego rodzaju jakby interfejs, to tutaj nic się nie zmieniło.
Natomiast warto sprawdzić takie rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony, czy gdzieś, jeżeli się zmieniła wersja interfejsu na przykład, to są pierdoły najczęściej. To są czasami, nie wiem, kwestie barwy wiadomości, kwestie wielkości czcionki, możliwości regulacji. Wszystkiego tego, co wydaje ci się, że w nowym smartfonie powinno być, bo w starym było, a to niekoniecznie musi być. To warto to po prostu sprawdzić. Wszystkie te rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony. Próbuję znaleźć tą cenę, bo powiem szczerze, nie pamiętam. Dobra, Redmi Note 13 Pro 1900 zł. No kurczę, no jest okej, okay, no przy tej cenie, no nie jest to telefon na pewno wybitny. Ja troszeczkę, mówię, się zdrażniłem już, bo na początku się chciałem bardzo przyzwyczaić, ale jednak ten interfejs Xiaomi, no to jest taki trochę, no. Taki trochę. I Rachuciaku jeszcze pyta, czy słyszeliśmy o tym, że S24 Ultra lubi sobie przysmażyć rysik. Wiesz co, mówiłem o tym wczoraj na live'ie, on go nie przysmaża. Rysik się po prostu robi trochę ciepły i wydziela specyficzny zapach takiego nagrzanego plastiku, ale myślę, że sam z siebie też by pachniał. Nawet ktoś tam wczoraj rzucał hasło, że w Nintendo to jeszcze nawet jest gorzki w smaku. W konsolce, ten w Note nie ma żadnego smaku, natomiast potwierdzam, że rzeczywiście zapaszek ma, ale kurczę, kto wącha rysik w telefonie? No, ja myślę, że Samsung powinien potraktować to jako feature, tylko dodać jeszcze kilka różnych opcji, na przykład taki o zapachu smażonego bekonu, jajecznicy na cebulce, albo nie wiem, albo fiołków na przykład dla pań, tak? Albo nie, no, innych frezji. No czuć go, no. Ewidentnie go czuć, ale kurde, no. Z tej odległości już nie, no trzeba go mieć tak pod nosem, żeby poczuć ten rysik, a tak jak używacie telefonu, no dalibóg, nie poczujecie tego aromatu, no sorry. Dzięki za kolejne kawy. Nie, no serce nie stanie, a dużo kawy piję, natomiast tu kolega stwierdził, że no nie, ja boli nie lubię, w ogóle nie lubię wina. Także akurat to nie to. Ja wolę herbatę, powiem szczerze, też za kawą przepadam, ale tylko za dobrą i tylko... No nie, no dobra kawa to podstawa, poczwórne espresso rano musi wjechać, nie ma to tamto. Także bardzo dziękujemy za kawki, natomiast za jabłolę też raczej podziękuję z kolei zupełnie, bo w ogóle winy nie trawię. Nie. No, nie wiesz internetom, jak widzisz w internecie zdjęcia takie, a nie inne, to gość specjalnie dla rozgłosu i poklasku podłożył zapalniczkę i sobie lekko podpalił. Także bez przesady, to naprawdę. Gdyby tak no, było, słuchaj, to sam by się nie wygrzebał z odszkodowań prawdopodobnie. Smaruję różnymi szwaksami, ale wszystko nie pomaga, więc po prostu sobie dam spokój. No trudno, taki znak rozpoznawczy, możesz mi mówić, Rudolf. Ja patrzę jeszcze, wracając do tego Redmi 13 Pro, patrzę na specyfikację techniczną i ona nie jest zła. Także tak jak Adam mówi, jeżeli jesteś do interfejsu przyzwyczajony, a smartfon na forach wśród użytkowników nie ma złych opinii bardzo, to ja myślę, że można się próbować decydować. Z tym, że mówię, przy tych dwóch warunkach. Po pierwsze, znasz opinię innych userów, którzy rzeczywiście mają tego smartfona, a nie gości z PR-u, którzy tam siedzą i trzepią. A po drugie, pójdziesz i go weźmiesz do ręki, zanim kupisz, czy rzeczywiście sprawisz, jak ci to działa i czy nie ma czegoś, co cię po prostu od tego smartfona momentalnie odrzuci, no, na takiej zasadzie. Popatrz jeszcze sobie na nowe te Poco 6, bo w sumie specyfikacyjnie są podobne, a może na przykład Poco ci bardziej designem podejdzie, bo ma trochę inny. A w zasadzie bebechy będziesz miał podobne, no to sobie też rzuć okiem. Nie pamiętam znowu, no nie mam w głowie tych wszystkich cen, ale sobie zestaw ceny, bo może się okazać, że na przykład Poco kupisz ciutkę taniej, a będzie praktycznie to samo, tylko w innym designie. No zerknij sobie. Ale mówisz, że Poco ma troszeczkę bardziej user-friendly interfejs? Nie, ma taki sam zrąbany, także no przeładowany bajerami. Nie, interfejs jest ten sam, natomiast wiesz, nawet mówię, pod kątem wyglądu telefon może się wydać ci fajniejszy, bo na przykład, nie wiem, chcesz żółty mieć, nie? No cóż, a skoro jesteśmy przy Poco, no to mamy jednego Poco. Poco C61. No i to znowu jest klon. Tak, to znowu jest klon. To jest niestety klon. Miesiąc temu w Indiach wypuścili Redmi A3 i to jest w zasadzie Redmi A3. No tak, no nawet tu się nawet specjalnie nie silili na zmianę designu, tylko po prostu zmienili znaczek, logo i no specyfikacja, kurczę, no marna, no to jest budżetowa, ceny jeszcze też nie mamy chyba,
A nie, mamy. Znaczy, ja powiem szczerze, jest mamy. O tyle nieźle, że Redmi A3 miał 64 giga pamięci i 3 giga RAMu i to była marność nad marnościami. No to natomiast tutaj mamy wybór, bo jest 64-128 i 4 albo 6 RAMu i to jest krok na... No 4 w ogóle omijajcie i 64 wewnętrznej też omijajcie, szerokim łukiem. No tak, jeżeli możecie, jeżeli nie musicie kupować tej najtańszej wersji, to zawsze jest lepsza opcja mieć więcej pamięci. O, baterię ma fajną, 5000, ale tylko 10-watowe ładowanie. Aparaty to w ogóle żena, 5 z przodu, 8 plus jakiś rozmywacz, a pewnie QVGA z tyłu. Tak, no tutaj jest kwestia tego, ile to będzie kosztowało, to się nie ma co oszukiwać, że to jest najniższa już półka. Już wam mówię, w Indiach 400, no. No to u nas by było pewnie 600, no. A ja podejrzewam, że najmniej 699. No, Jacek może tu dobrze celować. Przy czym ta cena dotyczy wersji biednej, czyli 464, którą zdecydowanie odradzam, chyba że ktoś lubi się męczyć z telefonem i wkurzać. Nie, nie. Słuchajcie, będziemy powtarzali do upęku. 4 giga pamięci to jest minimum i to w tej chwili to jest minimum dla tych, którzy lubią się umartwiać po prostu. Dlatego, że tak jak Adam mówił, po pierwsze jest interfejs użytkownika na tym Androidzie, interfejs, który po prostu dorzuca, moment na dzień dobry, połyka wam po prostu prawie cały RAM i wtedy dorzucenie jakiejkolwiek aplikacji jeszcze działającej, albo działającej w tle w ogóle. Dzisiaj mi człowiek pisał w komentarzach, akurat nie o tym smartfonie, tylko o troszeczkę innym, no przecież jest 4 giga RAMu, a ten telefon ubija wszystkie aplikacje powyżej 4 pracujących w tle. Gościu, jak fajnie, że ci 4 aplikacje działające w tle działają, uruchomione przez ciebie. Ubija, bo musi, bo inaczej by nie dał rady funkcjonować normalnie po prostu. Może włączył kalkulator, latarkę i to są te 4, to już masz 2. Tak, czy inaczej, im więcej RAMu, tym oczywiście lepiej. Jeżeli nie potrzebujecie dokładnie pamięci użytkownika albo możecie dołożyć sobie kartę, dobrze, możecie tu zaoszczędzić. Ale na ramię naprawdę nie należy oszczędzać w smartfonach. I to na tym kraju należy. No, oczywiście. No. To jest telefon dla kogoś, kto ma niskie ciśnienie chyba i tak akurat sobie podniesie je, używając tego telefonu i wtedy będzie miał prawidłowe. No. W każdym razie, jeżeli możecie, to wyskoczcie ponad to 4 giga, co najmniej do 6. Co prawda nadal potrafi ciąć, bo to interfejsy użytkownika to jest temat na osobny w ogóle spotkanie i osobny film. Ale przejdźmy do czegoś, co jest troszeczkę przyjemniejsze od tego Poco, ma troszkę inną pamięć i troszeczkę inną specyfikację, do OnePlusa Ace 3V. Tak, który u nas będzie jako Nord. Tak. Będzie jako Nord, ale na razie jest Ace 3V w Chinach i bardzo fajnie w sumie wyszedł ten telefon. Ma znowu nowego Snapdragona 7 Plus generacji trzeciej. Przy czym to też nie jest taki totalnie nowy procek, nie? Ma pamięci oczywiście szybkie, ma też niegłupią baterię, bo 5500 i tu za to myślę można pochwalić i 100-watowe ładowanko też fajnie. Wyświetlacz też fajny, 1,5K 674 cala, jasność wysoka, tam ponad 2000 nitów, 120 Hz. 16 do selfie tu akurat tak sobie, 50 z tyłu też tak raczej przeciętnie, plus 8 szerokokątna. Są głośniki stereo, jest pilot, jest IP65, jeżeli chodzi o szczelność. 3 wersje pamięci i na razie w Chinach wychodzą 1100 po 1400 z groszami te telefony. Jest o suwaczek, jakby ktoś pamiętał OnePlusy i lubił je za suwaczek na boku obudowy do powiadomień, to suwaczek jest też. I 2 kolory i nowy design, bo takiego designu, prawdę mówiąc, nie pamiętam w OnePlusie. Ja też nie, oczywiście. No coś nowego, aczkolwiek, żeby mi się to podobało, to już nie powiem. Takie dosyć, okej, jest niebrzydkie, tak? No nie mogę powiedzieć, żeby telefon straszył, ale taki dość zwyczajny wyszedł, natomiast kolorek fajny, taki fiolecik chyba to jest. To co zwróci waszą uwagę prawdopodobnie, kiedy go weźmiecie do ręki albo zerkniecie na rendery, to jest to kółko diodowe, tak? Tak, oświetlające. Które jest dosyć fajne i nie ta marka, bo właśnie coś mi się przypomniało, ale to nie w tej marce kółko diodowe wykorzystano do powiadomień.
To chyba w Chyba. Infinixach to kółko diodowe jest kolorowe i na kolorowo świeci w zależności od tego, W jaką którymś akcję Vivo podejmuje. chyba było, w którymś Vivo było, no ale to się A może. przewija, tak, bo jeszcze Realme miało, tylko Realme miało nie kółko, tylko prostokącik. Aczkolwiek powiem szczerze, że może to jest też jako dioda powiadomień, tylko OnePlus zapomniał o tym zakomunikować. Ja Jakby to globalnie się lubię okazało. światełka, w związku z tym jak coś świeci na kolorowo albo na przykład kolorami mogłoby świecić w zależności od akcji, którą smartfon wykonuje, czy w zależności od powiadomienia z konkretnej aplikacji, bardzo chętnie bym sobie coś takiego Tak, ustawił. i światełko z tyłu jest fajne, no bo jak odłożycie telefon ekranem do dołu, no to nadal widzicie, że coś tam się zadziało, nie? A jak jeszcze kolorowo świeci i kolor wam powie o tym, co to się zadziało, no to już tym bardziej, no wiesz, no, to się może przydać. Jesteś na randce z dziewczyną, a tu żona dzwoni i telefon ci świeci na czerwono, no to już wiesz, co robić, no. Ja Także to bywam przydatne najwyżej w programy. bibliotece, ja nie bywam na randkach z dziewczynami. W związku z Szczerze tym cię w bibliotece, współczuję. jak się wyciszy telefon, to wtedy. Czytać zdecydowanie trzeba, ale ci współczuję. Dobra, jedźmy dalej, bo jeszcze mamy kolejne telefony. Jeszcze się Vivo pokazało, ale to w Indiach Vivo u nas nie ma, więc tak bardzo kronikarsko tylko jest Vivo T3 5G. Pospolity średniaczek z Dimensity 7200, 8 giga RAM-u, 128 albo 256 flesza. Ekran AMOLEDowy 6,67 cala 120 Hz, głośniki stereo, 16 z przodu, z tyłu nie zgadniecie, 50 i 2 do rozmywania tła. Jeszcze coś trzeciego, ale producent zapomina o tym mówić, więc producent, przepraszam, Flipkart, bo to w sklepie Flipkart ten telefon jest sprzedawany. I tam stamtąd patrzyłem specyfikację, no zapomnieli podać, co to jest to trzecie W oczko. zasadzie producent, co prawda jest tak, że Vivo zazwyczaj do Flipkarta daje porządne specyfikacje. No, Tutaj nie jest to coś zwykłe. się zadziało niedobrze. No. No, ale nie jest to tragiczna specyfikacja, jest bardzo pospolita. Bateria 5000, 44-watowe ładowanie. Ceny, moi drodzy, w okolicach 950 do 1045. I znowu mamy do czynienia prawie że z klonem, bo bardzo, bardzo podobny jest IQ Z9, który z kolei dla odmiany można kupić w Indiach, ale w Amazonie. No i wygląda ciutko inaczej. No. A Morfeusz pyta o technologię pamięci. No tak, to znaczy, nie wiem czy przełom. No, każda nowa technologia pamięci jest pewnego rodzaju przełomem. To wiadomo, że będzie troszeczkę szybciej, że będzie troszeczkę lepiej. Czy warto czekać na 4.1? Nie, nie warto. Jeżeli czekasz tylko i wyłącznie na jeżeli nowy tylko standard na to pamięci, czekasz. Odpuść naprawdę. To nie ma Wiesz, sensu. na pewno będzie ciutkę lepiej, natomiast no nie jest to, myślę, w tym momencie bardzo kluczowe, nie będzie dramatycznego przeskoku. Do momentu, kiedy korzystasz z pamięci wewnętrznej, to naprawdę 4.0 da radę bez najmniejszego problemu. 4.1 nie będzie aż tak rewolucyjna, żebyś na przykład gry zaczęły działać szybciej. No, chyba, że się przypiadasz z budżetowca, no to wtedy poczujesz różnicę. No tak? Nie, no to jak najbardziej. Chodzi mi o to, że przesiadka z 4.0 na 4.1 nie będzie to żadną nie będzie rewolucją. Game changer na pewno taki straszny. No. To jest tak, że jeżeli grasz w gry, to te szybsze pamięci no, dają oczywiście coś. To w zależności od tego, z której generacji się przesiadasz. Ale to nie są naprawdę to osiągi jakieś zupełnie niesamowite. Tym bardziej, że musisz pamiętać o tym, że gry, które są w tej chwili chyba najbardziej mimo wszystko zasobożernymi aplikacjami na smartfony, są przygotowywane tak, żeby działały na jak najsłabszej konfiguracji. Tak, masz lepszą pamięć, będzie lepiej, na pewno. Im więcej RAM-u, im lepszy, wyższy standard RAM-u, tym lepiej. Im wyższy standard pamięci masowej, tym lepiej. Niemniej, gra się i tak pakuje w zasadzie w dużej mierze do RAM-u. W związku z tym, spoko. 4.0 jest ok. Jeżeli masz możliwość mieć smartfona z 4.0, bierz smartfona z 4.0. Ale tak naprawdę zadbaj bardziej o to, żeby był RAM. Odpowiadając na drugą część pytania, no to nie wiem, kiedy się spodziewać. A, bo jest pytanie, kiedy. Ja też nie wiem, kiedy i powiem szczerze, że można prognozować, ale to nie ma najmniejszego sensu. Naprawdę, po pandemii zrobił się kompletny kisiel, jeżeli chodzi o i łańcuchy dostaw, i jeżeli chodzi o same części, o wydobycie, bo w Afryce też jest w tej chwili niespokojnie dosyć.
W związku z tym, jak będzie, to będzie po prostu. Obawiam się mocno. Nie, nie warto czekać. Nie warto czekać. Jeżeli masz w tej chwili pieniądze upatrzonego smartfona, to po prostu. No tak, no to jak ma 4.0, to spokojnie go kupi, tyle będzie zadowolony. Dobra, co tam, Jacku, jeszcze z nowości wydubałeś w tym tygodniu? Wiesz co, wracamy chyba do Infinixów, no bo o, to nie da się uniknąć tematu, są cztery nowe modele w tej samej serii, trzeba o nich powiedzieć. Tak, i do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie wyglądają, mi się spodobały z wyglądu, chociaż design też taki nie jest jakoś szczególnie wyróżniający, o, ale mają znowu to kółeczko diodowe, czyli tą diodę pierścieniową, nie ma LEDa takiego punktowego, tylko pierścionek. Ona świeci o tyle fajnie, że jak sobie robicie zdjęcie tylnym aparatem, to ten flash taki bardziej rozproszony jest, nie ma takiego pierdyknięcia, że na przykład się komuś w okularach odbije punkcik świecący waszego aparatu, tylko to światło takie bardziej jest rozchodzące się, no to jest fajna rzecz. Ramki złote, a skromne te Infinixy mają. No i mają to, co mają Infinixy, czyli dużo telefonu za stosunkowo w miarę znośną cenę. Ten najsłabszy ma jedną różnicę, o której trzeba wspomnieć, mianowicie trzy te troszeczkę wyższe mają zaokrąglony lekko wyświetlacz. Natomiast jeżeli chodzi o Note 40, to on ma prostą tafelkę po prostu z przodu i to go odróżnia od tych trzech pozostałych. Natomiast czy jest wart grzechu, to ja powiem szczerze, nie wiem. Podoba mi się wyświetlacz, dlatego że to jest LTPS-owy AMOLED do 120 Hz i to dobrze o nim świadczy. Mimo tego, że no, jeżeli chodzi o dynamikę kolorów, no to jest tak sobie. Kontrast oni podają kosmiczny zupełnie. Ja mu nie wierzę. Jest kontrast dynamiczny, ten szczytowy, no to jest, wiesz. Jak... Przykro mi bardzo, ale nie, no nie, na połowę tego bym się zgodził, natomiast nie przy takim wyświetlaczu. Trochę też się obawiam, że grafik tu trochę ubarwił rzeczywistość w kwestii szerokości ramek, ale jeżeli faktycznie tak wyglądają jak na renderach, to wyglądają bardzo dobrze te ramki ekranu. Tak, wyglądają rzeczywiście bardzo ładnie na renderach. Trzeba by było go wziąć do ręki po prostu. No, Infinix też się chwali głośnikami JBL-a we wszystkich tych nowych modelach. Głośniki mają mieć tam te duże komory akustyczne w środku telefonu, duże membrany o tam wysokim stopniu wytrzymałości, wychylenia i tak dalej. No i wypada pochwalić ładowanie bezprzewodowe, tak? No, jest ładowanie. Nawet w tym najtańszym jest 20-watowe bezprzewodowe, poza tym jest 45 watów, w Note 40 jeszcze. Bateryjka standard, procesor mi się tak średnio podoba, no bo Helio G99 to nie jest jakiś demon prędkości potworny. Cena czyni cuda, panie, no. Z pamięciami też jest tak, że jest 256, ale jest UFS 2.2 w LPDDR4 razy w ramie, 8 oczywiście. IP54, także lekko go można zachlapać i teoretycznie nic mu się nie będzie stało, ale gniazda bym raczej nie zanurzał. 108 megapikseli z przodu, nie podali ani matrycy, ani co to jest w ogóle, to pewnie Samsunga po prostu jest matryca. No, ale... To jest 32, 108 z tyłu akurat, odwrotnie powiedziałem. A ty, ja powiedziałem, że z przodu jest 108, tak. Nie, z tyłu jest oczywiście 108. Z tyłu. Zdarza się każdemu. Z tyłu jest oczywiście 108, towarzyszy temu dwójka i jeszcze coś dodatkowego, albo Nie mam pojęcia, co to jest, bo też nie podoba. Uwaga pewnie do rozmywania tu, oni to AI nazwali. Jest jeszcze Gorilla Glass, ale znowu zapomnieli dopisać jakie. No ale jest goryl, no to chociaż tyle dobrego. No i jeżeli chodzi o Note 40 Pro, Note 40 Pro występuje w dwóch derywacjach, bo tam jest Note 40 Pro, Note 40 Pro 5G. Jeden jest 4G, drugi jest 5G. One wyglądają w zasadzie identyczne. Jeden ma Helio G99, drugi ma Dimensity 7200. I to jest ta różnica modemu i to, że jeden obsługuje tylko sieci 4G, drugi 5G. Tu mamy ładowanie troszeczkę lepsze, bo jest 70-watowe, bezprzewodowe jest nadal 20-watowe i tak zostanie przez całą serię, już nie będę tego powtarzał pewnie. No te 70 watów po kabelku jest całkiem miłe. Wyświetlacz 678, też LTPS-owy AMOLED ze 120-hercowym odświeżaniem i ze szkłem Corning Gorilla na przodzie takim, żeby to jakoś chroniło. Podejrzewam, że piątkę dali po prostu i dlatego się nie chwalą.
No bo co im No da, dodali Wiktusa, zapłacili za Wiktusa. nie, no to by napisali, że jest Wiktus, bo by się chcieli pochwalić. IP54 tutaj jest również odporność na zachlapanie i też 108 megapikseli z tyłu i tutaj już wiadomo, że to jest Samsung HM2. Prawdopodobnie w tym niższym modelu jest identyczna matryca, ale nie będę ręczył, bo nie No, wiem po prostu, ciężko tak? powiedzieć, no. Nie powiedzieli. Jeśli chodzi o pamięci, tutaj też jest podobnie, tylko że poza 8 giga, wersją z 8 giga jest jeszcze wersja z 12 gigabajtami pamięci RAM i to jest bardzo fajne. 256 pamięci dla użytkownika pamięci masowej. Z przodu też 32 megapiksele i w zasadzie to chyba tyle. No, różnica taka największa, która jest pomiędzy tym poprzednim a tym, to jest właśnie to, że jest trochę inny wyświetlacz. Jest ten właśnie z zaokrąglonymi brzegami i jest wyższe ładowanie przewodowe i możliwość wybrania tego tieru pamięci 256 plus 12 RAM. Fajnie, no fajnie, tylko nadal jest tutaj Helio G99. No dobra, no może nie będę wieszał psów i ten, ale kombinuję, żeby to nie za drogie wyszło sumarycznie. No nie wiem jeszcze, je to w Polsce będzie kosztować i tak naprawdę kiedy do Polski dotrze, ale no najwyraźniej kombinuję, żeby specyfikacja była atrakcyjnie wyglądająca na papierze, a telefon nie był kosztowny. No. Dla odmiany ten sam smartfonik w wersji 5G ma ładowanie przewodowe 45 W. Jeżeli ktoś mi wymyśli, czym się kierował Infinix, pakując do wersji 4G 70-watowe ładowanie, a do wersji 5G 45-watowe ładowanie, to nie wiem, chyba jakąś specjalną nagrodę kartofla ufunduję, bo to po prostu jest coś niesamowitego. Więcej miejsca zajmują. Wyświetlacz jest z kolorem 10-bitowym tutaj, także wygląda na to, że jest troszeczkę lepiej. Odświeżenie jest to samo. Kontrast tutaj podali rzeczywiście sensowny, bo no, jestem w stanie uwierzyć w 5 milionów, jeżeli chodzi o ten kontrast szczytowy. 10 już tak średnio. Powinien być całkiem fajny kolor, powinien być całkiem fajny kontrast na tym wyświetlaczu. Tutaj nie będzie prawdopodobnie na co narzekać. Dimensity 7200, okej, okay, no, to nie jest zły procesor. Ja tutaj się nie będę czepiał, tym bardziej, że ci, którzy chcą mieć 5G, będą to 5G mieli. Jeśli chodzi o pamięci, też jest dziwnie. Chyba, że czegoś nie podali, albo że chyba, że ja coś pominąłem, bo tutaj w odróżnieniu od wersji 4G nie znalazłem 12 giga pamięci RAM. No i czemu? No nie bo wiem. Phoenix? Jedyny tier, jaki jest, to jest 256 plus 8, podawany przez Infinixa, podkreślam. To no nie jest. Infinixa tak, nie ogarniesz. 108 megapikseli z tyłu, to podobnie plus dwie dwójki, 32 megapiksele z przodu. Tutaj różnic żadnych nie znajdziecie. Chyba tyle. Dwie wersje kolorystyczne, w zależności od tego, którą kupicie, będzie trochę cięższe albo trochę lżejsze. Sorry. Za dużo mówię bez picia. I wyglądają te wersje kolorystyczne całkiem niebrzydko. Jedna to jest taka ciemna zieleń ze złotymi motywami. Druga to jest taka mieszanina błękitu z żółcią. I też wygląda całkiem niebrzydko. Także no, nie ma się... znowu mamy pytanie o Moto E40 Neo, ale nie wiem za bardzo, Kejdref, o co dokładnie pytasz. Nie wiem, promocja jakaś jest na tą Motorola teraz, że tak się pytania nasiliły o ten model. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, na kanale YouTube'owym naszym jest recenzja tego telefonu. Weźcie sobie, obejrzyjcie po prostu. Generalnie jest ok, ale o niuanse zapraszam na YouTube'a do recenzji mojej. Testowałem ten telefon, coś tam o nim wam opowiem. Tak, to słuchajcie, warto zajrzeć, bo Adam rzeczywiście spędził z tym telefonem sporo czasu i rzeczywiście zrobił to bardzo szczegółowo. Natomiast my w tej chwili, no co my możemy powiedzieć? Bierz, nie bierz, no nie, bo to kurde zależy od bardzo wielu czynników. No ale mówię, chyba jakaś promka wjechała, bo dużo ludzi pytają o ten model. To wiesz, po to, żeby się dowiedzieć, czy warto to Neo, czy nie warto tego Neo, to by się trzeba było dowiedzieć, jaki miałeś wcześniej telefon, czy miałeś Motorola. Do czego chcesz go?
No, dokładnie. Także cała masa rzeczy. Zajrzyj do recenzji Adama. Jeżeli masz pytania, to po pierwsze masz zawsze je zadać pod recenzją Adam zajrzy. W tym tygodniu przynajmniej. Adaj zajrzysz, tak? No zajrzę. Ewentualnie ja na bieżąco staram się odpowiadać, także... Tylko no, umówmy się, że obejrzysz tę recenzję, tak? Zanim zadasz pytanie, bo nie ma sensu pytać albo o to, o czym Adam mówi. Możesz recenzję przeczytać, no. Możesz też przeczytać na MGSM-ie ewentualnie. Jeżeli wolisz. No, ale o, jakby ktoś pytał, to jest ten telefon, co pachnie. I bynajmniej pachnie dużo lepiej niż rysik z Ultry. Od Samsunga. Ale nie, ja się będę upierał, że to jest naprawdę doskonały pomysł, żeby zrobić zapachowe rysiki. No naprawdę, to nie wymaga jakiejś technologii kosmicznej, bo jak pamiętam, to dobre, nie wiem, 30 kilka lat temu robili zapachowe długopisy, gumki. No. Także tworzywo da się zapachnieć, tak? Także ale wiesz, czym to grozi? Nie. Że ludzie sobie zaczną pakować te rysiki do nosa. Do nosa mówisz? Ja co, albo w inne otwory na przykład. Orzeszków, trzeba napisać, że zabiera orzeszki. No tak. Także wiesz, no pamiętaj o tym. To jest niebezpieczne. Wiesz, żebyś pozwu nie dostał, że ktoś sobie wsadził rysik do nosa. Ja bym uważał. No, ale Adam, ja sobie myślę, że można sobie ten rysik wsadzić, czy on pachnie, czy nie pachnie w różne miejsca. No tak, ale jeżeli pachnie, to zachęca do wkładania do nosa. Aha, czyli pachnący rysik. To no, jest marketingowo uzasadnione w zasadzie w takim razie, żeby rysiki nie pachniały, bo ludzie sobie będą wsadzać w dziurkę. Wręcz nawet lepiej jak cuchnie, bo wtedy nawet zniechęca do włożenia do nosa. O. A nie, wyciągasz smartfona i za każdym razem, jak potrzebujesz coś rysikiem zrobić, to ci śmierdzi. Ja bym z takiego nie korzystał. No nie, właśnie nie, no ale nie, właśnie o to chodzi, że nie śmierdzi. No musisz go przytknąć do nosa, żeby poczuć ten zapach specyficzny. No ale zniechęca to do wąchania tego rysika, w ogóle do zbliżania go w okolice nosa, nie? Może to tak jest pomyślane. Samsung powiedział wcześniej, przewidzieli to, patrz. Co za problem. To może obudowy, bo obudowy sobie do nosa nie wsalisz, jak ci będzie pachniała. Dzień dobry, czy mogę kupić nowego Samsunga w zapachu goździków na przykład? No, ale no to Motorola właśnie. No, kup sobie 40, no naprawdę ładnie pachnie. Ja wiem. Też by nie można było zapachowych obudów robić, bo wtedy by dzieci gryzły. No. Próbując zjeść, bo jak coś ładnie pachnie, to by zeżarło Motorola. No cóż, no. Współczujemy w takim razie przyszłym użytkownikom ślicznie pachnących Motorol, którym dzieci będą je pożerały po prostu, aby się dzieciątko nic nie stało. Ta Motorola ma jakieś szkło takie, że dziecięce zęby wytrzyma? Wiesz co, chyba tak, natomiast tym ma, o tym się boję, bo tym jest taki fajny, ta jako skórka, ona jest nawet taka trochę miękka, jak się paznokciem naciska. Tam zęby bardzo fajnie, myślę, w to wchodziły. Słuchaj, to jest niewiele rzeczy, które wytrzymują dziecięce zęby, także nie. Majcie smartfony z dala od dzieci. Wszystkie smartfony. Tak. Dla dobra i smartfonów, i dzieci, jak najbardziej. No. Albo jeszcze mam dziecko na pół. Własnego jak najbardziej. Słuchajcie, trzy korzyści. Trzymacie smartfona z daleka od dziecka, macie z tego korzyść. Wy, dziecko i smartfon. O ile smartfon może mieć jakieś korzyści z czegoś. No dobra, zbliżamy się chyba powoli do końca. Nie znaczy wiem, jeszcze jeden Infinix 40 Pro plus 5G, tak? To szybko o nim powiedz, bo jeszcze, ale nie, to o tym Vivo ja powiem, jak będzie właściwa premiera, bo na razie to jest w przecieku. Dobra, szanić. To znaczy, on się różni według mnie wyłącznie pamięcią, bo tutaj dorzucili te 12 giga RAM-u, którego nie ma w poprzedniej wersji. Bo tak naprawdę jak patrzę na specyfikację, to ona jest chyba identyczna. Tutaj się niczym nie różni poza tym RAM-em. Także plus jest od dorzucenia RAM-u. Bateria jest... A, jeszcze ładowanie, zdaje się. Bo ładowanie jest tutaj 100-watowe. Także tyle. Ładowanie 100 watów i 12 giga RAM-u i to ma skłonić userów do kupienia ewentualnie wersji plus. Tak poza tym jest identyczny, jak mi się zdaje, z 40 Pro bez plusa. No dobra. Jednej jeszcze rzeczy chciałem wspomnieć poza smartfonami, bo mianowicie... Przepraszam? Jeszcze mam trzy, dobra, opowiadaj szybciutko. Dobrze. Ja najpierw chciałem wspomnieć o nowym starym Samsungu, nowym starym tablecie Samsunga. No to jest Galaxy Tab S6 Lite 2024.
I to jest taki przykład tabletu, który jakby przeżywa swoją trzecią chyba już w tej chwili, chyba trzecią młodość, jeżeli dobrze pamiętam, bo były jeszcze dwie wersje co najmniej poprzednio, kawałek czasu temu. Najwyraźniej tablet jest rozrywany po prostu, bo nie uważam, że Samsung ma jakieś hangary, gdzie te tablety szuflami tam przerzuca, bo mu nie schodzą. Nie. Ja uważam i mówię to zupełnie szczerze, że te tablety po prostu cieszą się bardzo dużym powodzeniem. W związku z tym Samsung co roku trzepie po prostu taki sam tablet. No i ludzie są przyzwyczajeni. W związku z tym obudowa jest taka sama, bebechy są takie same. Chociaż tutaj jednak trzeba powiedzieć na plus, że bebechy nie są tak zupełnie takie same, ponieważ w przeciwieństwie do poprzedniej generacji tutaj jest Exynos 1280, co jest sporym całkiem skokiem wobec poprzedniej. I jest Android 14, co też się chwali. No i One UI jest nowe, bo jest w wersji 6.1. Także Siedzi po prostu. odświeżony tablet Samsunga, którego już dwa razy co najmniej widzieliśmy. Przy czym, żeby była jasność, ja do niego bardzo nie namawiam. Tak tylko trochę ewentualnie, że można obejrzeć. Nie namawiam głównie dlatego, że ma 4 GB RAM-u i największy tier pamięci to jest 128 plus 4. Można jeszcze ewentualnie 64 plus Wiesz co, 4. no tablet jak ktoś nie wymaga, nie wiadomo czego, nie gra, tylko tak do konsumpcji po prostu treści, to po prostu jak ktoś nie chce wydać, próbuje, ale no niestety nie po Nie, gańce. Adam, nie. On jest w wersji, co prawda, Wi-Fi i w wersji LTE, ale tutaj wystarczy korzystać z internetu i sieci społecznościowych i zażyna się ten tablet po prostu tak się zażyna. Tym bardziej, że Samsung nie ubija aplikacji w tle. Jeżeli się nic nie zmieniło w najnowszej wersji w interfejsu użytkownika, w związku z tym, jeżeli zapomnicie, że Nie wam działa robicie coś w mnie tle, agresywnym. to zaczniecie działać żabkami na tym dużym ekranie, tak? Bo ekran jest IPS-owy, co prawda, ale 1200 na 2000. W związku z tym, jeżeli zawalicie pamięć RAM, to ten tablet po prostu, no cóż, taki sobie będzie. Tak, no to ja na koniec jeszcze chciałem Was zachęcić, żebyście zajrzeli do aktualności na MGSM-ie, bo dzisiaj napisałem o dwóch budżetowcach, jeden z Chin, drugi z Indii, więc dla Was to średnio interesujące, ale chcę, żebyście zajrzeli tam, zobaczyli różnicę. Telefon z Chin wygląda beznadziejnie, specyfikację ma taką sobie, bo poza tym, że dostał w miarę szybkie pamięci, to tam nic ciekawego nie ma i wcale nie jest taki bardzo tani, a jeszcze do tego małpuje Huawei Mate tam chyba 40 i kontrolerem i wyglądem. To ja, jeżeli pozwolisz, wspomnę jeszcze o jednej produkcji z Chin, która mnie, powiem szczerze, troszeczkę zaskoczyła specyfikacją. To jest marka, za którą ja naprawdę nie przepadam i nie uważam, żeby to była marka genialna. To jest marka Dogi. Smartfonik się nazywa DK10 i jest smartfonikiem wzmocnionym. Ma IP68, IP69. Ale umówmy się, że to w przypadku tej marki nie jest żadną niespodzianką, żadnym zdziwieniem. Tego się można było spodziewać. Natomiast co jest przedziwne? Przedziwne jest to, że jest po pierwsze ładowanie 120-watowe. Chińczycy lubią przesadzać, w związku z tym może jest tu lekka przesada, ale jest również 50-watowe ładowanie bezprzewodowe, co już w przypadku tej marki no, jest ogromną nowością. Jest Dimensity 8020 i to też nie jest najgorszy procesor. Jest AMOLEDowy wyświetlacz 667 pracujący w Full HD i Corning Gorilla Glass 5. Chińczycy się, ci jakby niżsi Chińczycy się nie wstydzą chwalenia tym, jakie szkło mają. Pracujący przy 120 Hz. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, no cóż, też nie mają się czego wstydzić, ponieważ główna jednostka to jest 50-megapikselowy Samsung GN1. Towarzyszy mu do zdjęć szerokokątnych druga 50-ka. A do tego jeszcze jest 64 megapiksele do zdjęć nocnych. Z przodu jest biedniutka 16, znaczy biedniutka względem tego, co jest z tyłu. I powiem szczerze, że na papierze ten smartfon wygląda naprawdę fajnie. To znaczy, wygląda fajnie, jeżeli chodzi o specyfikacje. Ja podejrzewam, że wpakowali tam nie najszybsze pamięci, bo pamięć jest 512 plus 12 GB RAM-u, także też jest to jak najbardziej atrakcyjna konfiguracja. Natomiast nie podali standardów rzeczywiście tej pamięci, w związku z tym podejrzewam, że te pamięci najszybsze niestety nie są. A poza tym, no kurczę, no czegóż więcej chcieć? Dogi informuje o tym, że to jest nowa seria, bo takiego oznaczenia DK jeszcze nie było w nazwach Dogi, jeżeli się nie mylę. Także
warto przynajmniej zwrócić uwagę, jeżeli się interesujecie chińskimi wynalazkami. Ja broń Boże nie namawiam do kupowania natychmiast tego smartfona, nic z tych rzeczy. Po prostu zauważam, bo wydaje mi się, że to jest ważne, że to jest skok jakościowy dla tej marki. Oni do tej pory takich smartfonów nie robili. Robili tabfony jak najbardziej, tutaj pełna zgoda, natomiast nie robili tabfonów o takiej specyfikacji. To ma i dobrą specyfikację zdjęciową, i bardzo dobre ładowanie, i ekran nie najgorszy, bo AMOLED to też w tych smartfonach jest pewna nowość. Także, no cóż, poszukajcie, pogrzebcie, nie wiem, jeżeli chodzi o komentarze na chińskich serwisach aukcyjnych i społecznościowych, to bywa z tym bardzo różnie, a jeszcze do tego dochodzi nieporozumienie w tłumaczeniu, bo niestety Google Translator nie działa najlepiej z chińskiego nadal. Natomiast wydaje mi się, że warto się tym zainteresować. Mówię, nie polecam wszystkim. Tym, którzy po pierwsze potrzebują tabfona, tym, którym brakowało tabfona o dobrej specyfikacji technicznej i tym, którzy mają siłę i ochotę pogrzebać i poszukać w komentarzach ludzi, którzy w Chinach to nabędą, albo nie wiem, w Europie to nabędą z chińskich serwisów sprzedażowych i podzielą się informacjami, jak ten smartfon działa, bo specyfikacja jest bardzo dobra jak na takiego smartfona. Serio. Tak, no nie najgorzej to wygląda. Próbuję znaleźć, ile to kosztuje. Nie wiem, tego powiem szczerze, nie wiem, co prawda brałem specyfikację z oficjalnej strony w Dogi, natomiast jeżeli chodzi o cenę, to w tej chwili nie pamiętam. 670 dolków, czyli 2700 niecałe. No i jak za ta fona o takiej specyfikacji, mówię, jeżeli to działa dobrze, bo można było mnóstwo fuck-upów zrobić, jak najbardziej. Natomiast jeżeli to działa dobrze, znajdziecie w opiniach, że ludzie są z tego naprawdę zadowoleni i piszą o tym ze szczegółami, co im tam działa dobrze, no to warto się tym zainteresować po prostu. Tu się zgodzę. No i wracając do tej myśli, którą mi przerwałeś, dwa telefony. Jeden ZT beznadziejny i wcale nie tani, ale w Indiach jest Lava O2, która też jest tanim telefonem, dużo wyraźnie tańszym od tego ZT. Specyfikację ma no, budżetową, tak samo, ale wygląda o niebo lepiej. Ja wiem, że trochę grafik pewnie tam zaszalał, ten firmowy Hindus, który to robił. Natomiast no, nawet jeżeli grafik odrobinkę tu ubarwił rzeczywistość, to ten telefon i tak wygląda dużo lepiej. Zajrzyjcie sobie i popatrzcie na jedno i drugie. Można zrobić tani telefon, który jakoś wygląda, no okazuje się, że można i to nawet w Indiach. A potęga, jaką jest ZT, wypuściło po prostu takiego totalnego gniotarza, aż boli. Ta Lava już wyszła? Tak, już jest na stronie Lawy i jest nawet cenka, 400 parę złotych kosztuje telefon. No przy czym wiadomo, specyfikacja tak jak się spodziewacie, taka sobie, ale to sobie zajrzyjcie, no bo to i tak do nas nie dotrze, więc nie będziemy się rozwodzić. Myślę, że już się chyba pożegnamy powoli z Wami. Bardzo oczywiście dziękujemy za kawy, za donaty, za całe wsparcie, za komentarze, za to, że nas oglądacie, jesteście z nami. No i mam nadzieję, że nie przesadziliśmy, jeżeli chodzi o długość tygodniówki, bo to chyba długo wyszło dosyć. No ale raz w tygodniu to tą godzinkę myślę, że wierni widzowie chętnie nam poświęcą. Bardzo nas to cieszy niezmiernie. No i oczywiście zapraszamy też nowych widzów, nie tylko tych naszych wiernych. I cóż. Bardzo dziękujemy, że wpadliście. Zapraszamy Was, mam nadzieję, za tydzień. Się niebawem. Ładnej pogody i ładnej wiosny Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.